Najchętniej kupuję rybę w całości. Wtedy jestem w stanie sprawdzić jej świeżość i wtedy też nie marnuję ani kawałka. Jem i korpusy, i głowę, i pyszne filety. No dobrze, ale co my z tego zrobimy? No, ty zrobisz zupę z głów i z korpusów, a ja z tego pięknego fileta zrobię smażoną polędwicę z dorsza. Dobrze, to ja idę stawiać zupę, a ty smażysz dorsza. Dorsz smażony w panierce to najbardziej jednoznaczne skojarzenie, kiedy myślimy o rybach. Dzisiaj przygotuję go, ale trochę inną techniką. Smażąc go skórą do dołu tak długo, aż stanie się chrupiąca, a następnie przewracam rybę na drugą stronę po to, żeby poddusiła się w maśle. Do tego przygotuję pieczarki, które będę dusił z dodatkiem papryki, którą wcześniej będę opiekał nad płomieniem. W międzyczasie posiekam sobie czosnek. Papryka jest już pięknie rumiana i ma intensywny, głęboki aromat. Kroję ją w dosyć duże kawałki wielkości kęsa. Dodajemy grzyby i smażymy je tak długo, aż lekko się zezłocą. Jeszcze trochę świeżo mielonego pieprzu. Idealnie. Teraz warzywa są gotowe, mogę odstawić je na bok i zaraz będę smażył rybę. Grzesiu przygotowuje smażonego dorsza, a ja zrobię zupę rybną. Opalona cebula do każdego wywaru świetnie pasuje. Do wywaru, do zupy rybnej dodaję korpusy, cebulę i bardzo dużo warzyw. Dodajemy ziele i pieprz, papryka i pomidor. Taki wywar gotujemy około godziny. Na rozgrzany tłuszcz wrzucam krojoną w kostkę cebulę. Niedużą ilość masła dodajemy do smaku. Dużą ilość świeżych kurek i pieczarek. Dodam jeszcze tylko wino. Teraz dodamy świeży czosnek, wyfiletowaną, pokrojoną w kostkę rybę z dorsza i flądry i wszystko razem posypuję pieprzem, mieszam i czekam, aż się ryba zepnie. Możemy zmniejszyć temperaturę, bo tu chcemy osiągnąć połączenie dwóch technik kulinarnych. Smażenia i duszenia. Teraz możecie dodać odrobinę soli, odrobinę pieprzu. Do wrzątku dodaję kawałki kalafiora, dosłownie odrobinę soli i gotuję go do miękkości. Następnie przecedzam, dodaję masło, ewentualnie odrobinę oliwy i blenduję do absolutnej gładkości. Kilka kropli oliwy, chrupiąca skórka, soczyste mięso i kremowe pire. Coś absolutnie pięknego. I w tym momencie dolewamy bulion rybny, który wcześniej przygotowywaliśmy. Ostatnim składnikiem naszej zupy jest śmietana kremówka 30 do zabielenia zupy i świeżo skrojona natka pietruszki. Ryśku, twoją zupą pachnie w całym porcie. Myślałem, że już nie przyjdziesz. Daj popróbować. Ła, dorszyk, kurki. Wino jest? Białe wino i dużo natki. I Ryszard Pilecki. Grzegorz Łapanowski. I dorsz we własnej osobie. I flądra też.